2-2. Amroziński, 2 gole, 1 po wrzucie wolnym Kowacz, bo trener Tomasz Tułacz stawia na niego w tym sezonie zdecydowanie. Popatrzmy, pierwszy atak i już mamy bramkę. To jest 49. sekunda tego spotkania. 1-0 dla drużyny gospodarzy. Że zbliżenie się do wyrównania stanu, jeżeli chodzi o gole z gry. Zaraz zobaczymy, co wykombinuje pomocnik gospodarzy. Tak jest, charakterystyczne rozegranie autu. No i szczęśliwie, szczęśliwie. Ale znowu, no nie ma kontry, nie ma jak. Nie ma tutaj szansy na to, żeby wyprowadzić szybki atak. Jeszcze do tego pomylił się Łukasiewicz i jest strzał. Tak jak wspominałem, 2 następne mecze puszcza zagra na wyjazdach, ale popatrzmy na ten atak z kry. Wreszcie jest szansa na oddanie strzału, uderzał Lukoszek. Przynajmniej spróbować oddać strzał na bramkę puszczy i co? I nie ma gola! No coś niebywałego. Żeby jego koledzy tutaj podeszli, Wojcinowicz i Sołowiej. Ależ teraz błąd obrońcy puszczy, ale nie wykorzystany przez Piotra Noconia. A teraz zobaczmy, akcja gospodarzy. Znów będzie niebezpiecznie do Tomalskiego, ale ładne uderzenie. I jest drugi gol dla Puszczy Niepołomice. Hubert Tomalski, 29. minuta meczu. Zewnętrzne podbicie z Rożnym. Czy będzie podobnie i teraz dośrodkowanie? No, doszedł. Dzisiaj wiemy, że ruch, no to jest czołowa drużyna Fortuna pierwszej ligi. Ależ to było groźne, Tomalski. Same porażki. Rzut Rożny dla Puszczy. W przyszłym klubie Ekstraklasy, więc warto by było się z tym zapoznać, bo no... Umówmy się, akurat ta przeszłość Puszczy Niepołomice nie jest tak bardzo znana jak tych wielkich klubów, a teraz jest 3-0 dla gospodarzy, 42. minuta, Lucjan Kliszewicz, on trafia do bramki z kry Częstochowa. 45. minuta, znowu dośrodkowanie, no i znowu było groźnie. No coń może podciągnąć trochę, nie wiem czy to miał być strzał, jeszcze nieźle to wykombinował, nieźle się odwrócił z piłką Sangowski. Częstochowy, pierwszy gwizdek w tej drugiej połowie sędziego głównego, tego chcieli w tym meczu, w co bardzo mocno wierzyli kibice teraz, ależ dobre uderzenie. Goście w polu karnym i teraz było bardzo, ale to bardzo niebezpiecznie. Tomalski, on dzisiaj jakże jest rozochocony. Goli, Tomalski wykorzystuje przestrzeń, Tomalski sam! Goli wpuszczonych aż 31, a teraz była szansa na Połomice. A przynajmniej tą bronią, z którą sobie nie potrafili poradzić piłkarze z Częstochowy, dośrodkowanie. Broziński za siebie. Skranie traci futbolówki, dośrodkowanie jeszcze jedno, duże zamieszanie w polu karnym, no dobrze to wymyślił sobie. W poprzednim sezonie to zdawało egzamin, w tym jest trudniej, ale też Skra, jak Państwo widzicie, no to jest drużyna, która też się nie załamuje, no po prostu starają się grać, walczyć. Teraz akurat akcja Puszcza, to chyba by ją potrafił wygarnąć, no ale to już jest przeszłość, historia, jest rzut Rożny. Jeszcze będzie strzał z linii pola karnego. Jeszcze jedna próba dobitki. On będzie wrzucał, lewa noga. Nie było. Dośrodkowanie teraz Puszcza przed szansą na 4. gola. Zwłaszcza oczywiście ta ostatnia kolejka. A teraz popatrzmy na rzut Rożny, 80. minuta. Jeszcze tutaj podbicie piłki przez Kamila Lukoszka, który w tych wszystkich sytuacjach stara się zamknąć. Tutaj pilnować tej sytuacji. No i Gołębiowski. No i taka... Próba dalekiej wrzutki w pole karne. No rzeczywiście piłka poleciała gdzieś tam pod piątkę. Jeszcze raz Sadowski.
Ostatni gwizdek arbitra głównego, pana Łukasza Karskiego.